Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, perfectamente. Bueno, un poco constipada hoy, pero bueno, bien. Mira, nos hemos reunido hoy para hablar sobre el examen DELE. Tú, siendo examinadora DELE a nivel C1 en La Mancha, nos puedes decir algo, ¿no? Sobre cómo prepararse bien al examen y cuándo empezar. Bueno, para el examen del C1, pienso que lo más importante es leer mucho sobre todos los temas. En el examen tenemos muchos materiales, muchos textos, muchos audios sobre diferentes temas. Y mientras más leamos y más practiquemos diferentes tipos de vocabularios, de tópicos, va a ser mucho más fácil estar preparado para el examen, porque también una parte del examen es dar nuestro punto de vista, nuestra opinión personal sobre estos temas. Ese sería mi primer consejo y cuándo empezar sería ya, ¿no? Digo, todo depende de cuándo quieres Porque la presentar cobor el examen. la próxima convocatoria que tenemos en La Mancha es para noviembre. Exacto. Entonces, Pues sí, hay que empezar para prepararse para el examen de noviembre. Pienso que podemos empezar a hacerlo ya desde ahora para tener tiempo de revisar todo, repasar algunos temas tal vez de gramática que necesitamos estudiar, recordar, muchas veces sí. olvidamos. Y sí, y mucha práctica. Básicamente es hacer muchos ejercicios similares a los del examen y practicar, leer, tener conversaciones en español. Vale, pues si te parece bien, pasamos al polaco ahora para que los demás nos entiendan. Pues, ty jesteś egzaminatorem na poziomie C1. Tak. Ale w naszej szkole organizujemy też egzaminy na poziomie A1, A1 Escolar, B1, B2, no i C2, czyli te najwyższe. Nie trzeba zdawać tych egzaminów po kolei. Można, ale nie trzeba. Na przykład uważam, że jeżeli ktoś ma poczucie, że brakuje mu trochę do osiągnięcia poziomu B2 i do zdania egzaminu na poziomie B2, może spróbować zdać wcześniej egzamin B1, żeby zobaczyć, jak to jest, jak się te egzaminy zdaje, na czym one polegają. Potem nadrobić trochę tych zaległości, które ma i do tego poziomu B2 dojść. I zdać sobie egzamin B2, wiedząc już i mając to doświadczenie tego egzaminu B1. Ale egzamin C1 to już jest zupełnie inny egzamin i w zasadzie zdając B2 czy B1 nie mamy porównania do C1, bo C1 jest zupełnie inny. Na czym polega ten egzamin i jak on wygląda? Tak, egzamin C1 jest inny. Egzamin ma cztery części i każda część ma kilka zadań. Pierwsza część to czytanie ze zrozumieniem i posługiwanie się językiem. I tak, i mamy kilka zadań i musimy czytać i musimy powiedzieć pytanie. Druga część to rozumienie ze słuchu i posługiwanie się językiem. I mamy nagran, mamy ćwiczenie i mamy nagran i też mamy kilka zadań. Trzecia część to zaintegrowane umiejętności, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedzi i interakcji pisemnych. Aha, czyli wypowiedź pisemna, czyli po prostu takie ala wypracowanie nasze. Tak, bo musimy pierwsze słuchać coś i następnie musimy pisać coś. I dlaczego to jest zaintegrowanie umiejętności? Bo musimy zrobić dwie zadań. Pierwsze słuchamy, drugie piszemy. Okej, rozumiem, rozumiem.
No to rzeczywiście trochę różni się to od tego poziomu B1 czy B2, którego ja jestem egzaminatorem, ale wiem, że we wszystkich tych przypadkach rozumienie tekstu i rozumienie słuchu sprawdzane jest za pomocą automatycznego systemu optycznego w Instytucie Cervantesa. W naszym przypadku to jest Warszawa, bo my podlegamy jako szkoła w Gdyni pod Warszawę. Natomiast wypowiedź pisemna to też jest sprawdzanie komisyjne tego wypracowania też tam przez Instytut Cervantesa w Warszawie. Natomiast my tu w ośrodku w Gdyni możemy i sprawdzamy jako egzaminatorzy te części ustne, prawda? Czyli oceniamy, jak kandydat jakby jak mu poszło na tej części ustnej, czyli na tej rozmowie z egzaminatorem i wtedy oceniamy głównie poprawność gramatyczną, poprawność językową, spójność, płynność, zróżnicowanie słownictwa też. I tu myślę, wydaje mi się, że bardzo, bardzo przydatne są te e-booki, które tworzymy w La Manche, bo tam nastawiamy się głównie na ćwiczenie właśnie słownictwa, na te synonimy, na zróżnicowanie, na pogłębianie i poszerzanie tych umiejętności, tego słowotwórstwa i słownictwa. Także myślę, że te e-booki się przydadzą uczniom w procesie przygotowania do egzaminu DELE, czy to na poziomie B2, czy B1, czy C1. Co myślisz, Anna? Egzam C1, jak ja mówiłam, musimy czytać. I e-book jest czytanie, że jest bardzo ciekawa, że jest bardzo ładna i też mamy ćwiczenie. Możemy znaleźć ćwiczenie czytania ze zrozumieniem, słownictwo, język potoczny, koniugacja czasowników. I tak, i jest bardzo ważne, że też pamiętamy o gramatyki, więc ja myślę, że e-book jest bardzo dobra możliwość też. Bardzo przydatny, tak, pomocny, jasne. Aha, tak. Te e-booki tak naprawdę są zrobione, opracowane wokół tekstów mojego autorstwa, prawda? Bo ja jestem autorką tekstów do czytania. To są teksty, które są zaczerpnięte z książki Toros Bravos Sueltos, którą napisałam razem z moim mężem jakiś czas temu. I tak naprawdę są tylko te teksty po hiszpańsku, jakby z tej książki wyjęte, zaadoptowane pod dany poziom, bo tych e-booków wiemy, że będzie, że będzie 7 od poziomu A1 do poziomu C1. A dodatkowo jeszcze mamy nagrania, które stworzyłaś ty. I ten pierwszy e-book, który wydajemy, ten, którego jesteśmy współautorkami na poziomie C1, to jest e-book o Argentynie i on właśnie też jest, no tak jak mówisz, ciekawy tekst o Argentynie, trochę kultury, trochę historii, trochę informacje o społeczeństwie argentyńskim i do tego wszystkiego jeszcze ćwiczenie. Musimy powiedzieć to, że w zasadzie na egzaminie DELE, jeżeli ktoś na przykład zna argentyńską czy meksykańską wersję, powiedzmy sobie, języka hiszpańskiego, to go nie skreśla na egzaminie, prawda? Bo na egzaminie możemy, o ile konsekwentnie używamy innych norm języka hiszpańskiego, to możemy używać i nie musi to być ta norma z Hiszpanii, ten kastylijski, który znamy z Półwyspu Iberyjskiego, prawda? Tak, jest ważne, bo poziom C1, egzamin DELE C1 zawiera tekstów i zawiera ćwiczenie o Argentynie, o Meksyku, o Guatemali, o Wenezueli, etc. I musimy słuchać dużo akcentów.
Jasne. I Czyli jest. musimy też jakby być osłuchani i znać te inne wersje z Ameryki Łacińskiej, niekoniecznie tylko ten hiszpański z Hiszpanii, z Kastylii, prawda? Tak. Kastylijski z Półwyspu Iberyjskiego. Powiedz, Anna, a gdzie można się przygotować do takiego egzaminu? U nas w szkole ty prowadzisz zajęcia, prawda? Przygotowujące. Tak, ja prowadzę. W La Manchi mamy kursy przygotowujące do egzaminów. Na tych kursach pamiętamy gramatyki. Robimy ćwiczenia podobne do egzaminu. Analizujemy teksty, pilki audio i prowadzimy dyskusje. Jest bardzo ważne dyskusje, bo na egzamin musimy mieć dyskusję, mieć rozmowę. Piszemy. Dużo piszemy na Jasne. kursach też. I ty, uczniowie piszą, a ty te prace sprawdzasz i potem komentujesz, poprawiasz Tak. błędy i oni mają szansę w ten sposób uczyć się też tej wypowiedzi pisemnej, prawda? Tak, i czasami na przykład musimy powtórzyć tekst. Pierwszy raz zrobimy tekst, ja sprawdzę tekst i następny raz są podobne też do egzaminu. No właśnie, bo te egzaminy można też sobie, jest cały bank egzaminów z lat ubiegłych na stronie Cervantesa, prawda? I Tak. można sobie te egzaminy ze strony Cervantesa ściągnąć i też albo ćwiczyć właśnie samemu w domu te egzaminy, przerabiać je, albo robicie też je na zajęciach, prawda? Super. No właśnie, czyli co? Tak naprawdę nie pozostaje nic innego, jak zapisać się do nas do szkoły na zajęcia przygotowujące do egzaminu, czy to B1, czy B2, czy C1, z tobą i z innymi lektorami, którzy są naszymi egzaminatorami. A do tego jeszcze właśnie uczyć się z tych egzaminów, które są dostępne na stronie internetowej. Te linki zaraz wszystkie zobaczycie na końcu filmu. I też ucząc się, czytając i robiąc ćwiczenia w naszym e-booku. Pierwszy e-book jest właśnie poświęcony Argentynie. I to jest e-book do poziomu C1, także dość ambitny, dość intensywny. Dużo ćwiczeń, dużo trudnych ćwiczeń na słownictwo, na czasownictwo. Czasowniki, bo one są bardzo ważne w języku hiszpańskim. Można je, te e-booki kupić u nas w księgarni. Link też będzie na końcu filmu. No i w zasadzie co? Nie czekać, tylko zapisywać się na egzaminy, bo już niedługo otworzymy zapisy i po prostu wysyłając formularz, wysyłając do nas też swoje dokument ze zdjęciem, kopię dokumentu ze zdjęciem na naszego maila, można zapisać się już na egzamin w sesji listopadowej. Miejmy nadzieję, że koronawirus nam nie pokrzyżuje planów i że w listopadzie ten egzamin się odbędzie. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu tiempo y por la conversación. Nos vemos pronto en la Mancha. Ojalá nos dejen abrir la escuela pronto y nos vemos ahí en las clases, ¿vale? Claro que sí, no puedo esperar. Esperemos que pronto esté abierta la escuela, pero mientras también tenemos muchas cosas que podemos adelantar en casa con el idioma español para el DELE. Claro. Bueno, un beso. Un beso. Te mando un beso fuerte y igualmente. Nos vemos. Nos Hasta vemos. luego. Adiós. Adiós.